Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na naszym spotkaniu. Ja nazywam się Robert Spałek. Jestem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. I pretekstem do naszego spotkania jest książka zatytułowana Sprzeczne narracje z historii powojennej Polski 1944-1989. I jestem jednym z jej współautorów, a zarazem redaktorem naukowym całości, dlatego tutaj dzisiaj mówię do Państwa. Chcę powiedzieć, że książka składa się z 15 rozdziałów, artykułów podejmujących, opisujących tematy dość często obecne w mediach, w medialnych dyskusjach i mogę Państwa zapewnić, że artykuły te zostały napisane przez znawców tych tematów. W kilku przypadkach możemy wręcz mówić o mistrzach rzemiosła historycznego, ale tak naprawdę dzisiaj nie będę Państwu streszczał przecież treści tej książki. Nie będę wypowiadał się po prostu w imieniu tych 15 współautorów, bo to ani by nie miało sensu, ani nie byłoby możliwe. Może na sam koniec naszego spotkania przejdę do takiego króciutkiego przeglądu treści, szczegółowo wtedy wymienię nazwiska autorów, ale to pod koniec naszego spotkania. Natomiast cały mój dzisiejszy wykład, tak się zastanawiałem, jak Państwu powiedzieć, do czego moim zdaniem ma służyć, dlaczego chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów. I najlepiej będzie, jak posłużę się takim porównaniem. Być może dla niektórych z Państwa będzie to znana sytuacja, kiedy na przykład przed emisjami filmów w dyskusyjnych klubach filmowych, czasami to też się zdarza w telewizji, czy może bardziej zdarzało w telewizji, że przed samą emisją filmu wychodził jakiś mówca i wprowadzał widza w świat tego filmu. No mówił po prostu, na co warto zwrócić uwagę, może jakieś tam szczegóły scenografii, wprowadzał jakoś w tło epoki i dokładnie to jest moja dzisiejsza rola tutaj wobec Państwa, to znaczy takiego przewodnika, który ma wprowadzić potencjalnego czytelnika w świat przedstawiony w tej książce i zarazem zachęcić Państwa do samodzielnej lektury. I na początku naszego spotkania chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na fundamentalne pytanie. Pytanie jest bardzo proste, ale już odpowiedź moim zdaniem jest dosyć trudna. Mianowicie, jakim państwem była powojenna Polska? Jak ją krótko scharakteryzować? Tę Polskę, która zaczęła powstawać w połowie 1944 roku, a od roku 1952 nosiła oficjalną nazwę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I chodzi mi o odpowiedź taką, powiedziałbym, merytoryczną, rozumną. To znaczy nie chodzi o jakieś etykietowanie czy o emocjonalne epitety, na przykład typu, że to była komuna, to było państwo sowieckie, bo w tych epitetach zawiera się jakaś prawda, no ale to są uproszczenia. One, takie uproszczenia zaspokajają czasem u kogoś jakąś potrzebę sprawiedliwości. Bywają też rozumiane jako taki objaw nawet postawy patriotycznej, ale w rzeczywistości bardzo niewiele albo wręcz nic nie tłumaczą. Dlatego spróbujmy spojrzeć na rzecz inaczej. Powojenna Polska powstała na mocy porozumień międzynarodowych, przede wszystkim tych, które zostały poczynione w Jałcie w 1945 roku. W istocie jednak wiemy, że została stworzona przez, no, uogólniając, Józefa Stalina w granicach wytyczonych przez niego i funkcjonowała w systemie politycznym przez niego narzuconym. I w trakcie 45 lat istnienia Polski Ludowej lokalna, prosowiecka polska władza miała zawsze charakter uzurpatorski. Znaczy kolejni przywódcy partii komunistycznej, przypomnę, że ta partia nazywała się najpierw Polską Partią Robotniczą, a później Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Otóż ci kolejni przywódcy nigdy ani nie chcieli, ani nie mogli przeprowadzić wolnych wyborów. Ponadto ci szefowie PZPR zawsze byli, no, albo wybierani wręcz bezpośrednio przez Moskwę, czyli
wskazywani palcem, albo jeżeli wskutek różnych okoliczności nie byli wskazywani palcem, to natychmiast po wyborze musieli uzyskać akceptację tego swojego wyboru i zgodę na działanie w Moskwie. Niemal natychmiast. Była to taka, że tak powiem, taka polityczna homologacja. To było zawsze poza ostatnim, ostatnim sekretarzem, Mieczysławem Rakowskim, to już były zupełnie inne czasy. I co to oznacza? To oznacza, że wszyscy pierwsi sekretarze Komitetu Centralnego PZPR, a więc wszyscy przywódcy PRL-u rządzili tym krajem z nadania i pod nadzorem Moskwy. Oczywiście ten sowiecki dozór miał różną intensywność, różny zasięg, zmieniał się z biegiem lat. Niemniej to władcy zasiadający na Kremlu stanowili pierwszą i ostatnią instancję decyzyjną, taki najważniejszy punkt konsultacji, punkt orientacyjny na mapie politycznej świata, z którym to warszawscy decydenci zawsze, powtórzę to, zawsze musieli się liczyć. Następna rzecz. Działaczy PZPR potocznie nazywa się komunistami. I jest to określenie użyteczne, bo pozwala jednym słowem objąć całą tę społeczność. Ale czy ono oddaje stan faktyczny? Warto pamiętać, że nawet dla wielu aktywistów PZPR ideologia komunistyczna była dodatkiem umożliwiającym karierę. Takie porównanie też mi przyszło do głowy. W Kościele katolickim czasem mówi się o kimś, że jest wierzący, niepraktykujący. A w wypadku członków PZPR, że tak powiem, często bywało odwrotnie. To znaczy oni byli praktykujący, ale niewierzący. I teraz ważne zastrzeżenie, bo przecież dla ofiar zbrodni komunistycznych nie miało znaczenia, czy zabijał ich fanatyk komunista, czy tylko pozorant, jakiś karierowicz, który byłby zdolny służyć tak naprawdę każdej ideologii. No tak, ale my dzisiaj, jeżeli chcemy zrozumieć czasy PRL, jeżeli chcemy się w nich orientować, powinniśmy takich rozróżnień czasem dokonywać, w każdym razie potrafić ich dokonać. Prawdziwie ideowymi komunistami kierowały motywy skrajnie wywrotowe, to były motywy totalne, rewolucyjne. Oni chcieli burzyć cały świat zastanych tradycji, wartości, chcieli eksterminować całe grupy ludzi, kapitalistów, ziemian, inteligencję, bogate chłopstwo, Kościół katolicki, słowem eksterminować wszystkich myślących inaczej. Komuniści zamierzali przemocą zmieniać stosunki międzynarodowe, systemy gospodarcze. Tymczasem większość członków PZPR, z tym, że zaznaczę to, szczególnie to już dotyczy okresu po 56 rokiem, bo przed 56 to nie było tak oczywiste, ale więc umówmy się, że po 56 roku większość tych członków PZPR nie miała już ani wiary, ani nawet takiej siły czy potrzeby charakteru w zasadność takiej rewolucji, w zasadność takiej walki o tak rozumiany rewolucyjny nowy świat. Wszystko to, co mówię, nie zmienia faktu, że wśród takich najprężniejszych aktywistów i decydentów w Polsce powojennej znalazło się wielu autentycznych rewolucjonistów, żołdaków nawet moglibyśmy ich nazwać, czyli co przez to rozumiem? No ludzi prymitywnych, pozbawionych podstaw kultury, ogłady, wyzutych z takich klasycznie rozumianych ideałów dobra i zła. Oni bez wątpienia byli skorzy do bezprawia. No byli to na przykład zarówno lokalni, jak i centralni mocodawcy partyjni, prokuratorzy nominowani po krótkich przeszkoleniach, jacyś bezwolni sędziowie wydający fałszywe wyroki. Wiadomo, że przemoc fizyczną powszechnie stosowali ubecy, milicjanci, bojówkarze partyjni, jacyś propagandyści, bojówkarze. Oni wszyscy
dopuszczali się przemocy na tyle często, zbyt często, by zarzucić dokonywane przez nich przestępstwa, by o tych przestępstwach mówić, że to jest jakaś sprawa, nie wiem, indywidualna, że to jest pokłosie osobniczych patologii. Nie. Proszę Państwa, była to prawidłowość systemowa, oparcie się na motłochu. To samo, taka sama zależność występowała w Związku Sowieckim u zarania tamtego państwa. I system Polski Ludowej od początku opierał się częściowo na ludziach z marginesu społecznego. I podczas okupacji niemieckiej do konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej i do komunistycznej partyzantki dołączały wręcz całe grupy przestępcze. I potem te grupy w powojennej rzeczywistości stawały się znaczącą częścią takich prężnych, pierwszych kadr komunistycznych. Oczywiście w budowę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej włączyło się też wielu fachowców, ludzi uczciwych, ale to potem. Początkowo siłą napędową tego systemu stanowili po prostu ci, którzy poparli przemoc sowiecką, no i wspomagającą ją tutaj lokalną, polską już machinę terroru. Z czasem rosnąca część społeczeństwa zaczęła się do systemu przystosowywać, tak jak powiedziałem, ale to nie znaczyło jednocześnie, że ludzie zaakceptowali ten system, czy że go jakoś aktywnie popierali. To wszystko był długi, wieloletni i zmienny proces. Taka częściowa akceptacja realnego socjalizmu, dostrzeżenie nawet pewnych pozytywów, przyszły znacznie później. Początki przystosowywania się Polaków do rzeczywistości wynikały między innymi z krańcowego przecież wyniszczenia ludzi rzeczywistością okupacyjną, tamtymi doświadczeniami, no dwiema okupacjami tak naprawdę, niemiecką i sowiecką. Naturalna stawała się konieczność, potrzeba, konieczność jakiegoś względnie normalnego ułożenia sobie życia. Niezależnie od tych niuansów, które tutaj podkreślam, oczywiście niepodważalne jest to, że władza komunistyczna w Polsce została zainstalowana przemocą przez Sowietów, a więc co to znaczy? No przez Armię Czerwoną, przez sowiecki aparat policyjny, ich aparat taki szkoleniowo-propagandowy oraz zainstalowana przez tych Polaków, którzy kierowali się często korzyściami wynikającymi z osobistego awansu. To byli ludzie wielokrotnie bez kompetencji, po prostu posłuszni silniejszemu. I tych właśnie, tychże Sowietów, Polaków też w instalowaniu władzy wspierali ludzie nierzadko niechętni polskiej tradycji, polskiej tożsamości, skrajnie krytyczni wobec niej. No mam tu na myśli Białorusinów, Rosjanów, Ukraińców czy Żydów. I to te grupy, które wymieniłem, wraz z nielicznymi reprezentantami przedwojennych warstw wyższych, potem współtworzyły kilkupokoleniowe elity PRL. Takie elity od notabli politycznych, przez socjety naukowe, artystyczne, aż po kadry techniczno-menadżerskie. Komuniści w Polsce przez dekady stosowali różne, one były wymienne, instrumenty przemocy, ale stosowali je stale. Ja je teraz połączę i przypomnę, no mordowali, zastraszali i aresztowali legalnych i nielegalnych przeciwników politycznych. Nagminnie fałszowali wybory, niszczyli bądź ograniczali działalność organizacji społecznych, zawłaszczali instytucje państwowe, cenzurowali kulturę, naukę, sztukę, no cenzurowali informacje przede wszystkim.
A w komunikacji ze społeczeństwem nieustannie posługiwali się manipulacjami i kłamstwami. Z upływem lat coraz lepiej wykształceni działacze PZPR było nie było zmieniającym się jednak nowoczesnym świecie, ograniczyli, nawet nowoczesnym na tę miarę Polski Ludowej, ograniczyli własne bezprawie, złagodzili też przemoc, która była im niezbędna do utrzymywania rządów. No i po 1956 roku terror przestał mieć charakter powszechny. Zarazem, proszę pamiętać, że taka czysta przemoc fizyczna była wciąż stosowana przez komunistów jako metoda działania, jak to powiedzieć, celowego, punktowego. To znaczy, o co mi chodzi? Było to doskonale widoczne w momentach takich ogólnopolskich, w momentach przełomowych kryzysów polityczno-gospodarczych. Mam tu na myśli przede wszystkim czerwiec 1956 roku, grudzień 1970 roku, oczywiście grudzień 1981 roku. Wtedy, w tamtych konfliktach między władzą a społeczeństwem, ludzie padali zabici od strzałów karabinowych. Z kolei podczas takich konfliktów jak marzec 1968, czerwiec 76 czy okres 1981-86 tysiące ludzi było rannych wskutek różnych starć, więzionych. Następna sprawa. Przez całe 45-lecie na terytorium polskim stacjonowały wojska Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. I te wojska, przynajmniej teoretycznie, pozostawały w takiej potencjalnej gotowości do interwencji. Dalej idźmy. Od poleceń centrali moskiewskiej zależna była także jakby główne kierunki polityki gospodarczej Polski Ludowej. Niektóre działania służb wojskowych, cywilnych, służb specjalnych, czy cywilnych, czy wojskowych. Plany strategiczne Ludowego Wojska Polskiego. I tak jak przy niemal każdym z tych tematów, który poruszam, również tutaj przykłady tej zależności PRL od Związku Sowieckiego należy dalece niuansować, ale niezależnie od niuansów istota rzeczy pozostawała niezmienna, to znaczy istnienie tamtego państwa było niemal do samego końca funkcją interesów mocarstwa sowieckiego, któremu PRL miała służyć. I teraz tak, wbrew pozorom, proszę państwa, bardzo trudno zdefiniować charakter zależności Polski Ludowej od Moskwy jakimś jednoznacznym terminem, takim adekwatnym dla całego okresu 1944-1989, jak i jeszcze takim terminem, który byłby akceptowany powszechnie przez historyków, przez środowisko historyków zajmujących się tym okresem. Nieoczywiste jest nawet sklasyfikowanie tego, czy Polską Rzeczpospolitą Ludową powinniśmy definiować jako państwo połowicznie suwerenne, ale pozbawione niepodległości. Tak na przykład przed laty uważała profesor Krystyna Kersten. Czy też odwrotnie, było to państwo formalnie niepodległe, ale w praktyce niesuwerenne. Tak na przykład argumentuje profesor Jerzy Eisler. I ktoś może się tutaj irytować, ale proszę państwa, spór o to nazewnictwo to nie jest wyłącznie spór akademicki. To jest ilustracja tego, jak zagmatwana, jak trudna pozostaje rzeczowa dyskusja o naszej przeszłości. Rzeczowa, czyli bardziej merytoryczna niż taka emocjonalno-symboliczna. Okazuje się, że nawet używając takich elementarnych pojęć, potrafimy rozumieć je odmiennie. I co jeszcze ciekawsze, że to swoje rozumienie potrafimy
przekonująco uargumentować. Niestety ten brak spójnej oceny PRL-u, akceptowanej społecznie, nie pozwalał nam przez lata ruszyć dalej, czyli przyglądać się historii PRL tak bardziej na zimno. Dodatkowo w ostatnich latach coraz bardziej, że tak tą ujmę, inwazyjny jest głos takich historyków, którzy w ogóle wywracają do góry nogami znane nam pojęcia, punkty odniesienia. Historycy ci twierdzą, że wszelki tego typu namysł, jak ja tutaj przedstawiam, jest błędem, bo nasze oceny zawsze są relatywne, zawsze są nieadekwatne do wydarzeń, a prawda i tak będzie ostatecznie nieuchwytna, niepoznawalna, niemożliwa do ustalenia. Jeśli o mnie chodzi, to chociaż mam świadomość, że ten pogląd, który za chwilę wygłoszę, jest kontrowersyjny, to przychylam się do takiego zdania, że do 89 roku mieliśmy w Polsce do czynienia ze zmieniającą swój charakter, ale trwającą kilka dekad okupacją przez przedstawiciela. Jest to takie pojęcie wprowadzone do obiegu naukowego i edukacyjnego mniej więcej 10 lat temu w podręczniku wydanym przez IPN. I oczywiście wiem, że wielu badaczy uznaje takie sformułowanie za błędne, za niezgodne z powszechnie przyjętą definicją okupacji. No poza tym twierdzą, że jest to określenie, definiowanie skrajne. Z tych samych powodów jest ono nierzadko traktowane jako kompromitujące, wręcz zamykające dyskusje. Ja owszem zgadzam się, że nie jest to idealna definicja, ale uważam zarazem, że dotychczas nie wymyślono tak naprawdę lepszej definicji. Mam świadomość, proszę Państwa, że poza zasadniczym argumentem wysuwanym przez krytyków o niezrozumieniu definicji okupacji, pojawiają się i inne argumenty mające wykazać bezzasadność, nietrafność tego sformułowania. I znowu przywołam teraz dwa z nich. Można na przykład usłyszeć, że Polska Ludowa była organizmem państwowym, który był uznany na arenie międzynarodowej za samodzielny podmiot. I to jest racja. Jest to jednak argument odwołujący się bardziej do kryteriów formalnych niż do realiów epoki. Bo chociaż rzeczywiście tak było, to przecież żaden ze współczesnych historyków nie potwierdzi, że na podstawie formalno-prawnego stosunku dyplomacji międzynarodowej do statusu PRL należałoby ją uznać faktycznie za państwo niezależne. Warto przy tej okazji przypomnieć, że podmiotem prawa międzynarodowego po wojnie były też na przykład takie organizmy państwowe jak Ukraina i Białoruś, co oznacza, że całkowicie ubezwłasnowolnione Republiki Sowieckie traktowano na arenie międzynarodowej teoretycznie jako państwa zdolne do samodzielnego działania. No tak, ale czy ich status prawny zmienia coś w naszej ocenie stanu faktycznego? Uznanie zewnętrzne bytu PRL przyczyniało się z pewnością do uzyskania przez tamto państwo międzynarodowej prawomocności, czyli do międzynarodowego uznania władzy komunistycznej za reprezentantów powojennej Polski, ale nie do uzyskania przez PRL suwerenności. Przy okazji zauważmy, że taka sytuacja, kiedy argumentem rozstrzygającym o tym, o teoretycznej nawet, ewentualnej suwerenności PRL, że takim argumentem staje się opinia jakiejś instytucji międzynarodowej, niech to będzie ONZ, a więc zewnętrznej wobec nas, no taka sytuacja potwierdza teorię głoszoną od początku XXI wieku przez między innymi Ewę Thompson
o przynajmniej częściowo postkolonialnej mentalności współczesnych polskich elit. Inny z argumentów przeciwko określaniu PRL jako okupowanej przez przedstawiciela brzmi: jeśli mieliśmy do czynienia z władzą okupacyjną sprawowaną przez przedstawiciela, to znaczy, że wszystkich członków PZPR, wszystkich ludzi służb specjalnych i administracji państwowej należy uznać za kolaborantów. Otóż stanowczo nie. Takie stawianie sprawy to jest jednak sprowadzanie jej do absurdu. Błędem bowiem jest próba zrównywania PRL z okupacją niemiecką i okupacją sowiecką z okresu II wojny światowej, bo to by znaczyło, że ktoś zamierza zrównywać fizyczną i kulturową eksterminację narodu z trwaniem po wojnie państwa stworzonego przez Sowietów i przekazanego we władanie ich mandatariuszom. Co dodatkowo istotne, komuniści w Polsce przez 45 lat rzeczywiście reprezentowali tu sowieckiego okupanta, ale zarazem utożsamiali się z taką intencjonalnie wyselekcjonowaną częścią spuścizny polskiego narodu. Wykorzystywali bowiem autentyczne atrybuty polskości, no, język polski, hymn, flagę, niektóre święta państwowe, godło, co prawda bez korony. Komuniści odtworzyli polskie szkolnictwo, częściowo zakłamane, ale odwołujące się znowuż do części tradycji, do części zmanipulowanej spuścizny narodowej. No, promowali kulturę, sztukę i historię, również fragmentarycznie zakłamaną, ale pisaną po polsku. Dzięki temu wszystkiemu zyskali imponderabilia pozorujące więź i ułatwiające im komunikację ze społeczeństwem. Mówiąc inaczej, Polacy mieli stworzone częściowe warunki do tego, by uznać to państwo za swoje, co w końcu w dużej mierze nastąpiło. No przecież wielu ludzi uznawało PRL za swoje państwo, tyle tylko, że rządzone, mówiąc potocznie, przez ruskich. PRL z tamtej PRL-owskiej perspektywy stała się więc dla wielu ludzi ojczyzną, nie tylko geograficzną. Choć oczywiście, powtórzę, podkreślę, nie dla wszystkich. Jednocześnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli władza, nigdy nie zyskała powszechnej społecznej legitymizacji, a więc nigdy nie została uznana za rzeczywistą reprezentację Polaków, niezależnie od tego, w jakim stopniu rządzący komuniści próbowali być reprezentantami potrzeb polskiej społeczności. To znaczy, że podział my społeczeństwo, oni władza miał charakter stały. I kolejna sprawa. W dużym uproszczeniu mówiąc, środowisko broniące racji członków PZPR, środowisko czy może środowiska, po 89 roku one odniosły spory sukces i na długie lata zdominowały główną, dziś powiedzielibyśmy mainstreamową debatę publiczną i to zarówno w interpretowaniu historii, jak i w jej opowiadaniu. Także w nauczaniu jej na uniwersytetach. Nie chcę przez to powiedzieć, że głosiciele takich koncyliacyjnych ocen dotyczących komunistów i ich agentury byli jedynym słyszalnym głosem. Nie, ale okazali się głosem liderującym. I w konsekwencji tego często nie wypadało jednoznacznie osądzać, nazywać, a tym bardziej jakoś piętnować funkcjonariuszy czy aktywistów tamtego systemu, tym bardziej jeśli można było znaleźć przesłanki tłumaczące ich postawy. I tutaj przywołam dwa przykłady. Na przykład rozmywano fakty z życiorysu wybitnego socjologa profesora Zygmunta Baumana, który był przecież żołnierzem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skończył swoją służbę jako major, został odznaczony za walkę z podziemiem niepodległościowym, był także wysoko postawionym politrukiem wojskowym, a także agentem
Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Zresztą sam Bauman po latach przyznał, że jego zaangażowanie w komunizm było błędem. I drugi przykład. Wraz z upływem lat po 1989 roku niepostrzeżenie do dobrego tonu zaczęło należeć wybielanie życiorysu generała Wojciecha Jaruzelskiego i podkreślanie jego zasług dla bezkrwawej przemiany Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w III Rzeczpospolitą Polską. Akcenty w jego, że tak powiem, nowej biografii rozkładano tak, by to ostatnie lata działalności politycznej generała, a więc okres, kiedy został architektem Okrągłego Stołu, a następnie przez półtora roku pełnił funkcję prezydenta, żeby to wszystko przysłaniało wydarzenia, które mogły być uznane za hańbiące dla jego życiorysu. I znowu, nie twierdzę, proszę Państwa, że o ciemnych fragmentach życiorysu Jaruzelskiego nie mówiono i nie pisano. Bo i mówiono, i pisano, ale jednak w dominującym nurcie medialnym raczej kreowano mit takiego statecznego, schorowanego generała, kulturalnego, starszego pana, którego to jacyś nienawistni, bezrozumni ludzie ciągle jakoś tam włóczą się z nim po sądach, nękają go pod domem. No bez wątpienia generał Jaruzelski był człowiekiem potrafiącym zachować wysoką kulturę i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Co ważne, wielu popularnych, wpływowych ludzi w mediach nie korygowało tej narracji, nie łamało takiej narastającej poprawności historycznej III RP, a tym samym no, po prostu dawało przyzwolenie, przynajmniej przyzwolenie na dezorientowanie odbiorców. Łagodnie relatywizowano oceny, choć w przypadku biografii generała mieliśmy do czynienia przecież no, głównie z prostymi faktami, które dają się dość prosto opisać i są łatwe do zrozumienia. Dopuszczalna jakaś empatia wobec generała to już jest zupełnie inna sprawa. Jeszcze tak powiem, że biografia generała Jaruzelskiego nie była jakąś częścią płynnej ponowoczesności, niepodlegającej rozstrzygającym kryteriom. Nie. Bardzo dużo w tym układzie sił i narracji zmieniły działania Instytutu Pamięci Narodowej. No to one pokazały konkurencyjną stronę polsko-polskiej debaty. Ale i tak faktyczne przełamanie praktycznego monopolu na interpretację historii najnowszej nastąpiło gdzieś dopiero po 2010 roku. I to za sprawą jeszcze innego gracza. Mianowicie do zasadniczej zmiany narracji o okresie powojennym przyczyniły się w dużym stopniu internetowe kanały komunikacji. Tak zwane media społecznościowe, ale nie tylko. Fora tematyczne, różne blogi historyczno-polityczne. No oczywiście też Facebook, Twitter, gdzie nie tylko wymienia się opinie, czasami dosyć rzeczowe, ale i dokumenty historyczne. Oczywiście poruszanie tematyki historycznej w internecie ma swoją ciemną stronę, bowiem w takiej często anonimowej przestrzeni powstaje dużo interpretacyjnego chaosu, takiego faktograficznego zamętu. No, uczestnicy dyskusji potrafią też kreować, jakoś propagować prymitywne skojarzenia, stereotypy, a następnie bronić tych stereotypów z przekonaniem no, godnym najwyższych wartości. I wiem też, że w takich dyskusjach jakiś w miarę rzeczowy głos naukowca najczęściej przegrywa po prostu z krzykliwością, pompatycznością, emocjonalnością jakiegoś wzburzonego interlokutora, człowieka żądnego odwetu, mającego zresztą bardzo często nikłe pojęcie o warsztacie historii, nieodróżniającego na przykład pamięci własnej od historii. Niemniej jest też dobra strona. Wielu internautów przecież obok sensacji naprawdę poszukuje merytorycznych i pogłębionych interpretacji historycznych. Nie boi się przy tym myślenia
niekonwencjonalnego. I tu trzeba zauważyć, że w brawurowych dyskusjach internetowych nie było i nie ma tematów tabu. I tak jak mówię, są złe strony tego, ale też i dobre, bo właśnie te polemiki, które toczyły się w mediach społecznościowych, pozwoliły na taką autentyczną, wytworzenie autentycznej dwutorowości narracji, oddzielenie dotychczasowych, jedynie słusznych ocen, opinii i osądów, no, od narracji nowych, nie zawsze rozsądnych, ale czasami rozsądnych, przedstawiających inne punkty widzenia. Faktem jest, że jest takie niedobre zjawisko, że część tego nowego pola dyskusji natychmiast zaczęły zajmować nowe, jedynie słuszne prawdy i nowi ich głosiciele, nowi idole, tym razem internetowi. Ale co ja chcę przez to wszystko powiedzieć? Otóż chcę powiedzieć, że poprawnością historyczną nie da się wygrać z naporem chaotycznej, internetowej, że tak to ujmę, edukacji wzajemnej. A to taka edukacja wzajemna dzisiaj najsilniej kształtuje naprawdę dziesiątki tysięcy dyskutantów i dziesiątki tysięcy czytelników takiej literatury pop historii. Ja nie żartuję, te szacunki są nieprzesadzone. Wiem, że wielu ludzi wręcz instynktownie szuka jakiejś prawdy o przeszłości. I takiego głodu nie da się zaspokoić takim wykładem, który wiele pytań pozostawia otwartych. Tak? Jeżeli będziemy zostawiali pytania otwarte, to ktoś z pewnością te pytania, że tak powiem, domknie. I przynależny naukowcom, badaczom, naukowy krytycyzm, sceptycyzm, intelektualna uczciwość, moim przynajmniej zdaniem, nie powinny prowadzić do uchylania się od formułowania czasami komunikatów, prostych komunikatów. Bo jeżeli zawodowi historycy nie dadzą odpowiedzi na proste pytania, to daje ten, kto najgłośniej krzyczy, kto nie szczędzi epitetów, kto poszukuje spisków i sensacji. I powtórzę, o obrazie przeszłości dziś w bardzo dużej mierze decyduje YouTube, Facebook i Twitter, gdzie historia nie służy poznaniu, ale coraz w większym stopniu jest rozrywką. Ale jest rozrywką, tak, ale potem co się okazuje, że internauci tę rozrywkę biorą za jedyną wartą uznania prawdę o przeszłości. I ewentualnych sceptyków prosiłbym o dogłębniejsze rozpoznanie forów i platform historyczno-politycznych, bo wydaje mi się, że przynajmniej część z tego, co mówię, ma miejsce w rzeczywistości, bo internet to nie jest żaden plac zabaw, tylko rozrywki. To jest także pole gry. To jest pole walki o umysły, o postawy przyszłych pokoleń. I ja bym się nie zadawalał stwierdzeniem, że prawda zawsze jest cicha, a głupota głośna. Warto coś z tym zrobić. Wracam do głównego wątku. Otóż po 1989 roku zaczęto rezygnować z perelowskiego punktu widzenia historii współczesnej. Zrezygnowano wtedy z ważnych dla PRL pojęć podstawowych, kontekstów, wartości. No, wiadomo, na przykład tych dotyczących przyjaźni polsko-sowieckiej, czy jakiejś dziejowej misji klasy robotniczej, czy kwestii rzekomego uratowania państwowości polskiej przez ruch robotniczy i tak dalej, i tak dalej. Ten porzucany perelowski paradygmat w wersji schyłkowej opierał się na kilku założeniach, ja je tutaj wymienię. Po pierwsze, komuniści, no PZPR, dobrze przysłużyli się powojennej Polsce. Po drugie, lewicowa wrażliwość, a nawet skrajnie lewicowe wartości były najwłaściwszymi instrumentami percepcji, opisu świata. Po trzecie, w konsekwencji postanowień jałtańskich władza komunistów była bezalternatywna. I po czwarte, strona niepodległościowa wykazała się brakiem realizmu politycznego. Powtórzę, że te wymienione przeze mnie założenia zostały w III Rzeczpospolitej porzucone. I nowe interpretacje dziejów, tworzone już po upadku systemu,
były w przytłaczającej większości krytyczne wobec PRL-u, ale zarazem silnie akcentowały wieloaspektowość, skomplikowanie naszych dziejów najnowszych, w tym niemożność dokonania oceny postaw ludzkich. No rzeczywiście, postawy, zachowania ludzi często są niejednoznaczne, uwikłane w jakieś konflikty zewnętrzne, wewnętrzne. Trudno rozpoznać prawdziwe mechanizmy, intencje ludzkich wyborów. I niewątpliwie historia Polski Ludowej, historia jej mieszkańców to są tematy złożone, więc kompetentne ich opisywanie wymaga nie tylko wiedzy czy warsztatu, ale także często wrażliwości, jakiejś roztropności. Ale w tym poszukiwaniu miary rzeczy wydaje mi się, że często zatracano proporcje i po prostu wylewano dziecko z kąpielą. To znaczy złożoność i dramatyzm naszych dziejów stały się pretekstem do takiej nawykowej eufemizacji tych obszarów historii PRL, które dotyczą już odpowiedzialności jednostek za własne czyny. I w rezultacie zatarły się takie zdroworozsądkowe granice między dobrem a złem, rozmywało się pojęcie winy i kary, jakiejś elementarnej sprawiedliwości, zadośćuczynienia. No tutaj modelowym przykładem tego typu sprawy był proces wydobywania na światło dzienne i chowania słynnej sprawy Lesława Maleszki. I jeśli uznamy, że obiektywne warunki życia, swego rodzaju no, konieczne uwikłanie w rzeczywistość, że to są decydujące siły sprawcze ludzkich działań, no to tym samym zdejmujemy z grup, z jednostek odpowiedzialność za własne czyny. Kwestionujemy znaczenie wolnego wyboru. A przecież tak nie jest, bo w tych samych okolicznościach różni ludzie zachowują się odmiennie. Strach, słabość charakteru, coś, co powodowało, że ofiara systemu komunistycznego stawała się na przykład agentem, donosicielem i ze strachu krzywdziła kolejnych ludzi. Owszem, to wymaga zrozumienia, ale jednak nie umniejsza przecież realności jej czynów. Nie łagodzi wymiernych, krzywdzących konsekwencji tych czynów. No, dla fałszywie oskarżonego i skazanego na śmierć człowieka nie ma ostatecznie znaczenia, czy został wydany przez wroga, czy przez zastraszonego i złamanego przyjaciela. Do dziś nie poznaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 30 lat temu, 25 lat temu elity naukowe, dziennikarze nie dokonali czytelnej oceny PRL, takiej, która by jakoś symbolicznie zamykała przeszłość. Tłumaczenie wszystkiego uwikłaniami i plamami w życiorysach elit III Rzeczpospolitej to przecież tylko jedna z przyczyn. Ktoś może zapytać, a czy to nie rozsądek i dalekowzroczność tych reformatorów, przewodników przełomu roku 89, czy to nie ich rozsądek spowodował, że Polacy mieli w pewien sposób zapomnieć o przeszłości? Bo może chodziło o to, by nie zaogniać, niepotrzebnie nie komplikować stosunków społecznych. Czy to był racjonalny i uzasadniony strach przed piętrzeniem takich konfliktów z przeszłości, które mogły przecież skończyć się krachem przyszłości? A więc czy to rozsądek kazał tamtym liderom opinii składać emocje? Bo ktoś inny dopowie, przecież w 89 roku uniknięto rozlewu krwi i to jest sukces nie do przecenienia. To słyszymy to często. No ale pojawia się tutaj też pytanie bardzo drastyczne. A jaki wariant dziejów byłby dziś bardziej, że tak powiem, opłacalny dla narodu i państwa? Co lepsze? Czy dzisiejsze podziały, narastające konflikty, walki społeczne, bo one ostatnio to już mają taki charakter światopoglądowy,
mają swoje źródło w różnicach światopoglądowych. Ale początkiem przecież, takim pierwotnym źródłem tych narastających dzisiaj, czy może eskalujących już konfliktów, pierwszym źródłem był stosunek do ewolucyjnej przemiany PRL w trzecią RP. Więc czy te konflikty są i tak łagodną ceną za ewolucyjną drogę obalenia komunizmu, czy też, jak chcą inni, no, że i twierdzą, że gdyby w 1989 roku doszło do siłowych rozliczeń, nawet do krwawych rozliczeń, dziś byłoby lepiej. Pamiętajmy, że pod koniec lat 80. Polacy nie chcieli gwałtownych przemian i rozliczeń. Większość źródeł, no przynajmniej tak mi się wydaje sprzed 30 lat, tych, które ja znam, jak i nie tylko źródeł, opracowań naukowych, książek, wskazuje, że Polacy nie chcieli rozlewu krwi. I to, żeby było ciekawiej, po dwóch stronach barykady. To znaczy po stronie społecznej nie było tak naprawdę nastrojów rewolucyjnych, ani nawet nie było takiej powszechnej chęci odwetu. A po stronie aparatu władzy, nawet wojska, nie było mobilizacji do obrony status quo. Tak naprawdę w momencie przełomu systemowego królował marazm. I to ten królujący marazm, współistniejący z takim ubóstwem materialnym Polaków czasu przełomu, umożliwił, powiedzmy, udziałowcom tworzącej się nowej elity polityczno-medialno-biznesowej, on umożliwił w pewnej mierze no właśnie ukręcić łeb niewygodnej przeszłości. Bo dziś wiemy, że część współtwórców III Rzeczpospolitej była uwikłana we współpracę z PRL-owskim systemem. To nie od razu musiała być jakieś uwikłanie agenturalne, ale były to powiązania tego rodzaju, czy tak w dużym natężeniu, że ujawnienie w wolnej Polsce prawdy o latach minionych mogło ich skompromitować. A przynajmniej tak się wówczas wydawało, że taka przeszłość mogłaby tych ludzi skompromitować. Dzisiaj wiemy, że nie, że ludzie ze skompromitowanymi życiorysami poradzili sobie bardzo często całkiem nieźle i co więcej, potrafili pozostać autorytetami. Od końca lat 80. nowe elity, można tak powiedzieć, zbliżały się do siebie. Znaczy te elity symboliczne zacierały takie granice, jak się wydawało wcześniej, no granice nieprzekraczalne z reprezentantami tego starego PRL-owskiego porządku i ostatecznie, tak mniej więcej po 1993 roku, zaczęła się krystalizować elita postsolidarnościowo-PZPR-owska. I te grupy, mimo oczywiście wielu wewnętrznych różnic, rywalizacji, podziałów, konfliktów, przekierowały dość udanie uwagę większości obywateli na przyszłość. Co więcej, nowa elita dała sobie wyłączne prawo do właściwego tłumaczenia świata, w tym do właściwego, czy no powiedzmy najwłaściwszego, do najwłaściwszej interpretacji przeszłości. I tak uznano, że bilans krzywd w PRL jest niemożliwy do przeprowadzenia, a za konstruktywny został uznany pogląd, że chociaż racje komunistów i ich przeciwników nie były rozłożone równomiernie, to jednak jakieś racje leżały po obu stronach i namawiano raczej do koncyliacji i czczenia takiego patriotyzmu bolesnej zadumy, jak to kiedyś określił Dariusz Gawin, więc do takiego patriotyzmu bolesnej zadumy niż do rozdrapywania ran. I było to o tyle łatwiejsze, że
tak jak podkreślałem już, było to zgodne z powszechnymi nastrojami społecznymi, z tym marazmem. Jeszcze po 1989 roku nastąpiło przecież uwolnienie ludzkiego potencjału od wielu PRL-owskich ograniczeń, znaczy od takich ograniczeń związanych z cenzurą, no ale na dławieniu wszelkiej inicjatywy kończąc. I to zdjęcie tych ograniczeń spowodowało naturalne takie parcie aktywnych jednostek do jak najszybszego bogacenia się. To zresztą była droga, to bogacenie się było sposobem na to, żeby z tego marazmu uciec. I po części już o tym wspomniałem, że chyba taka pierwsza, duża, konkurencyjna narracja o przeszłości rodziła się od początku lat 2000 w kręgach badaczy IPN. Kolejna gigantyczna zmiana w społecznym zainteresowaniu historią nastąpiła po roku 2004, to znaczy po otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, bo wtedy nagle okazało się, że przeszłości nie trzeba się wstydzić, co więcej, że ta przeszłość może być jakoś modna, staje się modna, może być interesująca. I doszło do jeszcze jednego przełomu w tych narracjach i on się dokonał mniej więcej w 2010 roku i ten przełom, też już troszkę o tym mówiłem, ale teraz to skumuluję, on miał trzy składowe. To znaczy po pierwsze upowszechnienie smartfonów, które następowało od tego czasu, a co za tym szło wzrost znaczenia internetu jako takiego narzędzia stale dostępnego. To zmniejszyło znaczenie wszystkich tych ośrodków narzucających reguły dyskursu. Drugą składową były konsekwencje społeczno-polityczne katastrofy smoleńskiej. Mianowicie ta katastrofa spowodowała zwiększone zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko młodych, przeszłością. No i trzecia składowa to było wprowadzenie nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i po prostu pojawił się kompletnie nowy, oficjalny, zalegalizowany przez państwo polskie historyczny paradygmat, no czyli po prostu nowy sposób widzenia świata, nowa perspektywa widzenia przeszłości zalegalizowana przez państwo. Proszę Państwa, pomalutku będę kończył. No, to jest już banalne dzisiaj stwierdzenie, że komunizm i w Polsce i na świecie nie doczekał się swojej Norymbergi, czyli że zbrodnie nie zostały osądzone. No tak, ale osądzanie zbrodni to nie jest sprawa historyków. Co więc jest sprawą historyków? No i znowuż, no, to zależy od podejścia. Dla relatywistów, postmodernistów, w ogóle takie stawianie sprawy jest niedorzeczne. Ci historycy uważają bowiem, że każde tradycyjne poznawanie przeszłości jest w istocie jej fałszowaniem, no bo każde poznanie, takie, które wielu ludzi uważa za racjonalne, jest tak naprawdę ich zdaniem subiektywne i niekompletne. Inaczej podchodzą do przeszłości tacy historycy, którzy rozumieją swoje rzemiosło no, w sposób tradycyjny, czyli jako zajmowanie się wydarzeniami, jako badanie ciągów zależności między faktami i układanie jakiegoś obrazu przeszłości ze źródeł. Więc gdybym miał tak powiedzieć, może nawet złośliwie, to bym powiedział, że historyk ma obowiązek przekazać innym taki jak najbardziej w jego mniemaniu intersubiektywny, a prawdziwy i sprawiedliwy obraz przeszłości. Czyli inaczej mówiąc, zadanie historyka polega na przekazaniu pewnego pakietu wiedzy o przeszłości, na przedstawieniu wariantów jej racjonalnej interpretacji, no i pokazaniu sposobów, kluczy do prowadzenia tych interpretacji. Ale i niekiedy jego zadanie polega moim zdaniem na opiniowaniu. Natomiast z tego, co wiem, wielu badaczy akademickich stanowczo stwierdzi w tym momencie, że to nie jest ich rola. To znaczy powiedzą, że zadaniem historyka jest analizowanie przeszłości, ale już nie jej opiniowanie, nie wartościowanie. Słowem, nie jest rolą historyka osądzanie przeszłości. No tak, ale gdyby
taką naczelną zasadę badań historycznych, rozciągnąć bezwzględnie na przykład na sferę edukacji i upowszechniania dziejów ojczystych, no to przecież nie bylibyśmy w stanie pisać podręczników. I puentując, powiem, dlaczego ta książka, jak się pojawił w ogóle zamiar, żeby ta książka powstała. Otóż trudno przechodzić obojętnie wobec faktu, że narracje historyczne głoszone w mediach przez dziennikarzy, przez środowiskowe autorytety, także przez ekspertów, najczęściej dziedzin innych niż dziejopisarstwo, że te narracje często wcale nie są pochodną wiedzy, nawet płytkiej wiedzy, ale opartej o ustalenia naukowe. Wiele podstawowych zagadnień z powojennej Polski jest przecież w dużym stopniu, a przynajmniej wydaje się w dużym stopniu wyjaśnione. To jest zbadane przez naukowców. A mimo to te tematy wciąż pozostają niedomknięte. Znaczy mówcy telewizyjni, uczestnicy internetowych dysput lekceważą i eliminują osiągnięcia historiografii współczesnej. I często głosy wątpliwości pojawiają się przy okazji tych tematów, takich tematów, tak opracowanych, w których już tych głosów raczej być nie powinno. Nie powinno być tych wątpliwości nie dlatego, że moim zdaniem wszyscy mają myśleć tak samo, ale dlatego, że trudno pochwalić taki proceder nieuznawania faktów, nieuznawania uargumentowanych naukowo interpretacji. I oczywiście siła sprawcza książek, no wiem, że w dzisiejszym świecie jest co najmniej dyskusyjna, ale też tak jak mówiłem Państwu wcześniej, wiem, że wiele osób pasjonuje się dziejami najnowszymi Polski, chce wiedzieć więcej, chce mieć argumenty do przemyśleń. Znam takie osoby również poprzez drogę internetową, tylko które chcą znać fakty, naukowe interpretacje, ale ci ludzie nie mają czasu, nie będą przekopywać bibliotek. I stąd powstał pomysł stworzenia takiej publikacji, w której w jednym tomie, nie nazbyt obszernym przecież, bo tutaj mamy 480 stron mniej więcej. No nie jest to mała książka, ale jak na książkę historyczną nie jest to też jakiś ogromny tom. Więc udało się nam zgromadzić, mam nadzieję, taki przydatny zasób wiedzy, który być może przyczyni się odrobinę do zmniejszenia tego poznawczego zamętu. I teraz, proszę Państwa, mówię już prawie godzinę bez 3 minut, z tego co dobrze widzę, to jeszcze dosłownie 5 minut ostatnie, bo obiecałem na początku, że no powiem Państwu, jacy autorzy napisali poszczególne części i poza tym moim długą opowieścią, jakby jakie konkretne tematy zostały w tej książce podjęte. Więc może najpierw wymienię po prostu współautorów tej książki Sprzeczne narracje. Są to w kolejności alfabetycznej. Jerzy Eisler, Piotr Gontarczyk, Tomasz Łabuszewski, Bartosz Kapuściak, Marek Kornat, Paweł Kowal, Kazimierz Krajewski, Andrzej Paczkowski, Patryk Pleskot, Jarosław Pałka, Mirosław Szumiło, Grzegorz Wołk, Marcin Zaborski i Jan Żarn. I Robert Spałek, ja jako redaktor naukowy całości dodatkowo. I teraz, proszę Państwa, odpowiedzi na jakie pytania będziecie mogli Państwo poszukać w tej książce? Otóż takie. Czy w latach 1944-1945 w Polsce doszło do wojny domowej, czy do okupacji sowieckiej? Czy komuniści rządzący Polską byli polskimi komunistami, czy bolszewikami? Czy spór powojenne podziemie zbrojne versus bandy reakcyjnego podziemia jest już nieaktualny? Następne pytanie i zagadnienie. Czy Ludowe Wojsko Polskie było bardziej polskie, czy bardziej sowieckie?
Czy Władysław Gomułka jako narodowy komunista to mit czy rzeczywistość? Czy Wojciech Jaruzelski był człowiekiem o rozdartym życiorysie? Kim był Czesław Kiszczak? Czy stan wojenny to rzeczywiście mniejsze zło? Co rozumiano pod pojęciem pokojowego przekazania władzy w latach 1988-1989? Czy Kościół katolicki był bliżej władzy, czy bliżej opozycji? Czy możemy mówić o skoku cywilizacyjnym PRL? Czy demokracja ludowa miała coś wspólnego z demokracją parlamentarną? Czy PRL była ojczyzną Polaków? I wreszcie zagadnienie ostatnie. Czy istniała alternatywa wobec Polski Ludowej? Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz polecam Sprzeczne narracje z historii powojennej Polski 1944-1989, przygotowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych. Dziękuję, zapraszam do ewentualnej dyskusji pod spotkaniem i proszę być dla mnie wyrozumiałym. Dziękuję, do widzenia.